Drodzy bracia i siostry, witam o poranku w dzisiejszym aceranku. Oj, będzie to smutny aceranek. Chociaż, czy na pewno? No cóż, spójrzmy do Ewangelii Jana, do rozdziału 13. Stamtąd będziemy czerpali dzisiejsze teksty. A zaczniemy od pierwszych czterech wersetów, może pięciu. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, że Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Taki oto króciutki tekst na początek, ale on kryje w sobie wręcz nieprawdopodobne pokłady. Z jednej strony Bożej miłości, a z drugiej strony ludzkiej podłości. Oto spróbujmy sobie uplastycznić tę historię. Niech ten opis pojawi się przed naszymi oczami. Zobaczmy, cóż takiego tam się stało. Uczniowie razem z Jezusem spożywają wieczerzę. Jak to w czasie wieczerzy, szczególnie dotyczy to narodów, które żyją wokół Morza Śródziemnego, to jest czas, kiedy ludzie nie tylko jedzą, ale to jest czas rozmów, dyskusji, świadectw, snucia planów na przyszłość. Przeciętnie taka wieczerza w domach, dzisiejszych domach mieszkańców krajów śródziemnomorskich może trwać godzinę, półtorej, a nawet 3 godziny. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Po prostu jest to wspólne przebywanie przy stole. Wiele razy widziałem w Grecji, kiedy zbliżał się czas wieczorny, gdy już upał zelżał, jak to ludzie ze swoich domów wynosili stoły, łączyli je wspólnie przy nabrzeżu, czy też przy głównej ulicy. Ciekawe, co policja by w Polsce zrobiła. Zasiadali wokół tych stołów i to trwało wiele godzin. Siedzieli, jedli, rozmawiali, żartowali, śmiali się. Po prostu to był ich czas. I kiedy myślimy o wieczerzy, to powinniśmy właśnie mieć taki obraz. To nie był czas smutku. To nie był czas smutku. Zresztą wiemy, że w czasie tej wieczerzy Jan był przytulony do Jezusa. To pokazuje, że w czasie tej wieczerzy ci ludzie naprawdę byli do siebie przyjaźnie nastawieni. I w czasie tej wieczerzy dwie rzeczy się wydarzyły. Dwie rzeczy absolutnie sprzeczne ze sobą. To jest ta sama wieczerza, to są ci sami ludzie, to są te same rozmowy, to są te same dyskusje, ale dwóch ludzi podjęło zupełnie rozbieżne decyzje. Najpierw przyjrzyjmy się Jezusowi. Ten wstaje od wieczerzy, ściągnął zewnętrzną suknię, opasał się prześcieradłem, nalał wodę do misy i począł uczniom umywać nogi. Ta czynność powinna była być uczyniona, zrobiona wiele wcześniej. Nie wolno było zasiadać do stołu, zanim ludzie nie mieli umytych nóg. No, taka była tradycja, ale też pewna mądrość w tym była. Chociażby związana z higieną, ale też pewną duchową czystością. Do pewnych rzeczy podchodzono
z namaszczeniem, na przykład do spożywania posiłku. Nie było tam sługi, który miałby to uczynić, bo sala była wynajęta, nie było gospodarza. I w takich sytuacjach osobą, która powinna usłużyć i umyć nogi wszystkim, jest ten najmłodszy. Któż był najmłodszy? Wydaje się, że najmłodszym był Jan. Ale Jan nie chciał umywać nóg swoim współtowarzyszom. Może, gdyby chodziło tylko o Jezusa, uczyniłby to. No ale jak tu umyć nogi pozostałym? Oni jeszcze wtedy wszyscy naprawdę byli bardzo daleko od tej duchowej przemiany, która nastąpiła w taki dramatyczny, kategoryczny sposób wtedy, kiedy już Duch Święty zstąpił na nich i umożliwiono im, dzięki mocy od Ducha Świętego, aby to, co teoretycznie wiedzieli, rozumieli, w praktyczny sposób mogli zastosować. Ale to jeszcze nie ten czas. Jezus dał przykład. Jezus pokazał im, że w Kościele nie ma ludzi ważnych i nieważnych. Że w Kościele nie ma takich, którzy są nietykalni i tacy, których można byle jak traktować. Jezus pokazał, że Kościół to prawdziwa wspólnota. Wspólnota ludzi, która sobie wzajemnie usługuje. Nie jest ważne, kto jaki sprawuje urząd, kto jaki posiada autorytet. Wręcz od tych, którzy ten urząd sprawują, czy też mają duchowy autorytet, oczekuje się, że będą pierwszymi w usługiwaniu. Tak postąpił Jezus. I wydaje się, że to jest bardzo naturalne. No bo jakież można wnioski wyciągnąć, będąc uczestnikiem takiego spotkania? A jednak w czasie tego spotkania był tam jeszcze inny człowiek. Miał na imię Judasz. I zachęcam was, żebyście nie patrzyli na Judasza z punktu widzenia dzisiejszego chrześcijaństwa, ponieważ my wiemy już, jak potoczyły się losy Judasza. Ale tam, w czasie tej wieczerzy, nikt nie wiedział tak naprawdę, kim jest Judasz. W każdym razie nie posądzano go o jakieś niecne czyny. Był jednym z apostołów. Dlaczego miano go traktować inaczej, gorzej? W czasie tej wieczerzy, kiedy tak naprawdę było spotkanie z Synem Bożym, jest zapisane w Bożym Słowie, że diabeł wzbudził w sercu Judasza zamysł wydania Jezusa. Co mogło skłonić Judasza do takiej decyzji? Najprawdopodobniej, ale to oczywiście spekulacje tylko, najprawdopodobniej to, co Jezus mówił w czasie tej wieczerzy. Zapewne był to czas, kiedy Jezus przygotowywał już uczniów na swoje odejście. I musiały paść różne ważne zdania, różne ważne słowa. Judasz być może liczył na to, że ten człowiek, który jest jego przywódcą, przywróci Izraelowi wolność, dawną potęgę. Wielu komentatorów Biblii uważa, że Judasz był zelotą, czyli był takim, można powiedzieć, partyzantem walczącym o wolność swojego kraju. Czy był zelotą? Nie wiemy. Nie mamy dowodów na to. To też tylko spekulacje. Ale zdumiewające jest, że z tej samej atmosfery, z tych samych słów, które padały, z tej samej rozmowy, jeden człowiek, Jezus Chrystus, bo przecież w pełni też człowiek, objawia się jako sługa, a drugi objawia się jako morderca. To jest niepojęte. To jest niepojęte. I musimy mieć umysł trzeźwy i musimy mądrze spostrzegać rzeczywistość, ponieważ chociaż minęły 2000 lat, sytuacja się wcale nie zmieniła. I musimy być przygotowani na to, że
naszym zborze ktoś zachowa się podobnie jak Judasz, czyli podle. Że i w naszym zborze ktoś okaże się zdrajcą. Że ktoś okaże się niszczycielem Kościoła. Że ktoś podejmie zamysł, aby zamordować społeczność. Wydaje się to absurdalne, wydaje się niemożliwe. No jak? Przecież to jest jeden z nas. Ale pamiętajcie, że Biblia przestrzega nas, mówiąc, że o pewnych ludziach, że byli pośród nas, ale nie byli z nas. Judasz był pośród uczniów, ale nigdy nie stał się uczniem Jezusa. Nigdy. Powinniśmy być mądrzy i wiedzieć, że może dojść do takiej sytuacji i nie być zaskoczonymi wtedy. Dalej jeszcze o Judaszu słów parę. Widzimy, że diabeł zasiał w jego sercu pewną myśl, którą Judasz kupił, zaakceptował. Ale też widzimy, że diabeł mógł tylko zainspirować Judasza. I popatrzcie do tekstu, który znajdujemy nieco dalej. 26 werset i 7. A Jezus mu odpowiedział, to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Wiecie, co tu jest w tym fragmencie zarazem frapujące, jak i przerażające? Diabeł nic nie mógł zrobić, za wyjątkiem kuszenia, do momentu, kiedy Jezus pozwolił mu, tak, pozwolił mu, aby opętał Judasza. Jezus wziął chleb i wskazując na Judasza, powiedział idź. Idź i czyń, co masz czynić. Możemy różnie myśleć o diable, ale pamiętajcie, on jest tylko na usługach Boga. Tak, to jest zbuntowany anioł, ma swoje ambicje, nosi w swoim sercu nienawiść do Boga i do człowieka, ale jest tylko sługą, takim łańcuchowym psem, któremu czasami Bóg luzuje, pozwalając mu pożreć kogoś, kto chce trwać w buncie, kto chce trwać w zniszczeniu. Dopóki Jezus nie wyraził zgody, dopóty szatan mógł tylko kusić Judasza. Ale kiedy Jezus wyraził zgodę, już był po Judaszu. Czy możemy wyciągnąć jakąś naukę z tego? Po pierwsze, najważniejsze, jeżeli jesteśmy z Bożym Słowem, jesteśmy w rodzinie świętych, jesteśmy w Kościele Jezusa Chrystusa, to w naturalny sposób nasze myśli podążają ku temu, co dobre i święte. Jeżeli jest inaczej, to dla nas osobiście dla nas powinno być ostrzeżenie, że zeszliśmy na złą drogę i czeka nas za rogiem katastrofa. I druga bardzo ważna rzecz. Jeżeli nam się zdarza, iż diabeł nas skusi, to pamiętajcie, że tragedia nastąpi dopiero wtedy, kiedy będziemy za wszelką cenę chcieli pójść drogą pokusy. Wtedy w taki symboliczny sposób Jezus poda nam ten kawałek chleba umoczony w sosie. Powie nam idź i czyń, co chcesz czynić. Ta myśl towarzyszyła też Pawłowi wtedy, kiedy zalecił, aby usunąć pewnego człowieka z kościoła korynckiego, ponieważ nie chciał się opamiętać. Powiedział, oddajcie go szatanowi. To nie jest wyrok, ale to jest decyzja o tym, żeby szatan nauczył takich ludzi życia bez Boga, żeby zobaczyli różnicę. Ten człowiek z Koryntu został uratowany, Judasz nie. Kiedy zaczął żałować,
I czy to była prawdziwa żałość, tego nie wiemy. Było już za późno. Oby dla Ciebie, jeżeli słuchasz tego, nie było nigdy za późno. Opamiętaj się i chodź za Jezusem. A my, bracia i siostry, nigdy nie zdradzajmy swoich duchowych braci i duchowe siostry. Amen.